Witajcie, cześć, dzień dobry. Przed nami Hyundai i40 z silnikiem 1.7 CRDI z 2013 roku, moc 136 koni. Sytuacja wygląda w ten sposób. Na aktualną chwilę silnik jest po próbie rozbiegania się. Silnik chciał się rozbiegać. Z silnika zostało spuszczone około 15 litrów paliwa łącznie z olejem. Prawdopodobieństwo jest uszkodzonej pompy. Tak jak widzicie, już został ten proces tutaj przygotowany do wyjęcia tej pompy. Dekielek od rozrządu jest z boku już zdemontowany. Nie wiem, czy to widać. O, teraz to widać. W każdym razie biorę się za wyciągnięcie pompy, a później na stole Wam przedstawię, co się wydarzyło dokładnie, co dokładnie było powodem, usterką, bo dopiero jestem na etapie ustalania. Więc jest za wcześnie, żeby cokolwiek móc określić. Skutki na pewno to są takie, że silnik ucierpiał. Natomiast nie udało się mu rozbiegać ze względu na to, że został zaduszony pedałem sprzęgła i hamulca, o czym przekażę później informację. Natomiast trzeba ustalić w pierwszej kolejności usterkę, co było powodem tego, bo wiadomo, że skutki na pewno powstały takie, że pompa się rozszczelniła. Ale dlaczego się rozszczelniła, skoro była nowa? Tak jak widzicie, pompa jest nowa, założona. Także powód na pewno mało prawdopodobny, że był po stronie pompy, tylko po stronie czegoś innego. Nie wiem w każdym razie jeszcze na tym etapie, ale będę się z Wami dzielił. Także do zobaczenia, do spotkania na stole. No, słuchajcie, nie wytrzymałem, muszę się z Wami tym podzielić. Pompa jest wyciągnięta, tak jak widzicie, pompy nie ma. Tu jest ściągacz jeszcze zamontowany. Zamiast pompy, tu mamy pompę. Natomiast słuchajcie, no ktoś przysłowiowo dał dupy. Zobaczcie, zamienione są złączki do zasilania paliwa. Czyli silnik zasilał się z powrotu, a powrót paliwa leciał do filtra. Zobaczcie. Tutaj w tej górnej części, ten górny kruciec, to jest zasilanie pompy. Leci, 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 leci. Leci do szarej złączki. Szara złączka. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. Przelatuje sobie tym dolnym wężem. Dolny wąż. Potem ten dolny wąż wchodzi w plecionkę. Zobaczcie, leci do baku. A wąż ten, który jest od filtra, to jest ten po prawej stronie, który widzimy. Leci sobie, leci, leci, leci. I wchodzi sobie na wężek powrotu. Wężyk powrotu jest tutaj, gdzie ten wężyk powrotowy od wtrysku wleci. Dobra, spotykamy się w biurku. I witajcie ponownie, spotykamy się dalej drążąc temat. Jak wiecie, bardzo dobrze oglądając początek filmu, 1.7 CRDI, 136 koni. Ale teraz naprowadzę sytuację od samego początku, żeby Wam rozświetlić sytuację, co się wydarzyło tak naprawdę. Otóż właścicielowi pojazdu silnik odmówił po książkowej wymianie oleju, czyli co 30 tysięcy. Z wewnątrz silnika można było wyskrobać czarne masełko. Mechanicy postanowili wymienić silnik drugi, przy okazji wymieniając drugą pompę paliwową. Dlaczego pompa? Nie wiem, być może były podejrzenia, że pompa się rozszczelniła bądź zużyła. I przy tej sytuacji zostały pomylone węże paliwowe. Czyli silnik został zamontowany drugi, zostały zamontowane podłączone węże, nowa pompa, tylko te węże, które oglądaliście wcześniej, zostały pomylone, czyli wejście z wyjściem i pompa zaczęła sobie ciągnąć paliwo układem powrotowym, a powrót paliwa leciał centralnie na filtr paliwa, oczywiście jeżeli filtr jest dobry, zresztą generalnie jaki by nie był, to wysokiego ciśnienia nam nie przepuści, bo taka jest rola filtra. On ma przepuścić w jedną stronę paliwo, bo tak jego przewiduje konstrukcja. W każdym bądź razie
paliwo poprzez pompę, która nie była w stanie wypluć tego paliwa, no bo gdzie miała go wypluć, jeżeli filtr paliwa nie puszczał tej możliwości, a z trysków powrotu paliwa wracały. Tak samo jak paliwo to wracało z pompy, ale nie mogło się wydostać, więc tym uszczelniaczem, tym tutaj uszczelniaczem, który jest na wałku, trafiało z powrotem do silnika. I silnik drugi uległ zatarciu po bardzo krótkim czasie, ze względu na to, że bardzo duża ilość paliwa dostała się do silnika w krótkim oczywiście czasie, co spowodowało, że drugi silnik się zatarł. Może nie tak silnik, jak po prostu zatarł się wał. Czy się silnik chciał rozbiegać, czy miał tendencję do rozbiegania, nie wiem, do takich informacji nie dotarłem. W każdym bądź razie drugi silnik uległ uszkodzeniu i został oczywiście zrobiony. Natomiast po zrobieniu węże oczywiście zostały tradycyjnie podpięte, tak jak były w poprzednim ustawieniu, bo były pozaznaczane rurki nawet markerem, więc te rurki trafiły swobodnie na swoje miejsce. A dlaczego trafiły? Dlatego, że w tym silniku, nie wiem jak jest w innych, w każdym bądź razie, oczywiście mówimy o jednostce 1.7, nie wiem jak jest w 1.6, w każdym bądź razie kruciec zasilający, jak i powrotowy, ma tą samą dokładnie średnicę. Czyli te złączki, które widzieliście na filmie, te szybko złączki, zielona i szara, one mają tą samą średnicę podpięcia, czyli te rurki, które trafiają w stronę pompy, mają tą samą średnicę. Również, gdybyśmy się uczepili zasilenia pompy, to pompa ma takie szybko złączki plastikowe. Czy trafi w tą stronę, czy trafi w tą stronę, to jest ta sama średnica. Tutaj jest to prawda o wiele ciężej trafić, bo są stworzywa rurki, które są uprofilowane oczywiście w jedną powrót, w drugie zasilanie, ale wiadomo, że też pomylić można. Ale tutaj pomyłka nie nastąpiła, tylko nastąpiła pomyłka w miejscu, które widzieliście na filmie, czyli paliwo swobodnie sobie było ciągnięte przez smoka, nie, tylko przez układ powrotowy. A teraz, jeżeli byśmy się skupili, dlaczego ta pompa pracowała? Przeanalizowałem sobie sytuację i co się okazuje? W tym silniku, pozwolę sobie to odsunąć troszeczkę, żeby nam nie przeszkadzało. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. W tym silniku, może nie tak silniku jak w baku, jest oczywiście zespół pływaka, który sobie pływa i to nie jest pompka paliwa. To jest sam korpus, w którym się znajduje rurka powrotowa, zasilająca i oczywiście nasz pływaczek, który gdzieś tam sobie na jakimś druciku pływa i pokazuje stan paliwa. Ale to on nie jest tutaj królem tego filmu. W każdym bądź razie sytuacja jest w ten sposób wyglądająca. Normalnie paliwo poprzez smok jest zasilane i wylatuje sobie tą rurką tutaj w stronę pompy, czyli w stronę silnika. Ta rurka jest rurką powrotową, czyli paliwo powraca z powrotem, ale producent, by paliwo się nie pieniło, bo jest to diesel, zrobił taką sytuację, że rurka powrotowa zamontowana jest do samego dołu w tym korpusie tutaj, w tym zespole pływaka. Podobna sytuacja jest w przypadku smoka, natomiast smok, no jego jest takie zadanie, czyli smok jest tam tym sitkiem, paliwo sobie wpada tutaj swobodnie i sobie przelatuje, a tu został obieg zamieniony nie tu, tylko oczywiście między silnikiem a filtrem paliwa został zamieniony i rurka ta zamieniła się w rurkę ciągnącą główne paliwo, a powrót tutaj. No i powrót oczywiście wiadomo, że jedna sprawa miał utrudnioną kwestię, bo smok często gęsto może być gdzieś tam przytkany i tak dalej, zgromadził te rzeczy, ale po drodze miał do pokonania z bardzo dużą siłą filtr paliwa, który konstrukcyjnie uniemożliwiał powracanie tego paliwa tutaj, tylko wyrzucanie tego paliwa do silnika. I w silniku po zrobieniu oczywiście już można powiedzieć trzeciego silnika dla tego pojazdu, czyli pierwszy się zatrzymał, został wymieniony, drugi silnik się zatrzymał, został naprawiony i teraz można powiedzieć jest już trzecia seria,
która napełniła się paliwem. Paliwem ile się tego napełniło? Ten pojazd zrobił niecałe 100 km, gdzieś w przedziale między 80 a 100 km zrobił. Po czym paliwo, nie mogąc wydostać się oczywiście z pompy, która tłoczyła, bo jej taka jest zasada, jej taka rola, wypluła poprzez ten uszczelniacz paliwo centralnie do komory silnika. Tutaj na pompie pracuje sobie kółeczko. Oczywiście ona w tym momencie mi się kręci, bo jest na stożku, tutaj nie ma żadnego klina. Natomiast ta komora jest tutaj komorą zamkniętą, czyli tu jest cała komora zamknięta i już jest tu komora olejowa. Tu jest o-ring olejowy, który uniemożliwia wyciek paliwa, może nie paliwa, tylko wyciek oleju silnikowego poza pompę. Więc tutaj się nic nie dzieje, natomiast problem zrobił się na uszczelniaczu tu. Dlatego też od razu powiem, jeżeli zdarzy się Wam sytuacja taka, że mieliście podobną przypadłość, czyli paliwo w dużej mierze, w dużych ilościach dostało się Wam do silnika, macie już sprawdzone wtryski, to w tym silniku nie macie innej możliwości, jak paliwo przedostające się tylko i wyłącznie uszczelniaczem, tym, który jest tutaj na wałku. Jeżeli uszczelniacz po takim zabiegu nie zostanie wymieniony, to może się zdarzyć sytuacja taka, że problem powróci ponownie. Dlatego też od razu powiem pewną kwestię. Jeżeli mieliście problem, na przykład naprawę jakiegokolwiek silnika, może nie jakiegokolwiek, tylko tej wersji silnika, ktoś Wam naprawiał i pomylił rurki paliwowe i to paliwo podostało się z powrotem do oleju, to pamiętajcie o bardzo ważnej kwestii. Bez względu na to, czy ta pompa pracowała 10 minut, czy ona pracowała godzinę, czy tydzień. Tydzień to myślę nie dałaby rady w takim układzie. W każdym bądź razie, bez względu na to, wymieniajcie uszczelniacz na nowy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli taki uszczelniacz przelał przez siebie pod ciśnieniem, bo tu panowało duże ciśnienie, 10 litrów, to jego najnormalniej w życiu konstrukcja mogła zostać naruszona, uszkodzona. W każdym razie, jeżeli byście potrzebowali uszczelniacz z oryginału do takiej pompy, proszę, tutaj są numery, nie wiem, czy to widać. Myślę, że będzie widać. Jak nie, to piszcie w komentarzach, to ja Wam ewentualnie podpowiem. To jest taka kwestia, jeśli chodzi o uszczelniacz, także pamiętajcie, bez względu na to, co by nie było, pompa jest do zdemontowania. Na jakimś innym filmie pokażę Wam, jak wymienić taki uszczelniacz, jak zdemontować taką pompę w bardzo prosty sposób. Nie trzeba jakiejś ingerencji robić w rozrząd, czyli nie potrzeba rozrządu rozpinać, tą pompę się swobodnie wyciąga. Zresztą tak jak widzieliście tam na początku filmu, kolektor sący został zdemontowany, potem jest dojście do pompy, ale to omówię na jakimś tam innym filmie. W każdym razie, bez względu na to, co by się nie wydarzyło, pamiętajcie o tym, że uszczelniacz należy wymienić. Już wiecie, dlaczego silnik pracował, a nie powiedziałem pewnej bardzo ważnej kwestii. Do silnika dostało się około 10 litrów paliwa, oczywiście na tej już nowej pompie, czyli ten uszczelniacz tutaj swobodnie przelał tą ilość paliwa do silnika, po czym silnik miał tendencję do rozbiegania się, chciał się rozbiegać, ale został na czas zaduszony, nie wiem, trzecim, czwartym, którymkolwiek biegiem wysokim, został zaduszony od razu, przez co jego konstrukcja nie ucierpiała, mimo że z całego silnika zostało wylane około 15 litrów paliwa. Z olejem oczywiście, bo to wszystko zostało wymieszane. Z samego interkulera wyleciało około 1 litra, 1,5 litra paliwa. Ale mimo szybkiego zgaszenia i całe szczęście silnik niestety, może stety, nie ucierpiał. On już po prostu zaczął odmą wypluwać paliwo. I to paliwo ponownie dostawało się turbiną do komory silnika, po czym oczywiście zostało zasysane do komór. Tłoki zostały oczywiście sprawdzone kamerą inspekcyjną, nie ucierpiały. Korbowody sprawdzone, nie ucierpiały. Także silnik został na czas uratowany. Także jeżeli Wam się taka sytuacja kiedykolwiek powtórzyła, to pamiętajcie o pewnej kwestii bardzo ważnej. Jeżeli słyszycie, zaczyna się stukanie, zaczyna się białe, duże zadymienie, to najnormalniej w życiu weźcie sobie wysoki bieg, zatrzymajcie się bezpiecznie, wbijcie wysoki bieg, trzymając hamulec, puszczacie sprzęgło, zaduszacie ten silnik, żeby nie było możliwości pracy, dlatego że guziczkiem
tego silnika niestety nie zgasicie, bo on już pracuje na paliwie, które zgromadził sobie w całym kolektorze ssącym. W zależności od tego, ile tego paliwa oczywiście się dostało do tego silnika. W każdym bądź razie tak to właśnie wygląda. Silnik chciał się rozbiegać. W automacie byłoby o wiele ciężej, bo wiadomo, że mamy skrzynię automatyczną, więc tego biegu tutaj prawdopodobnie przy tych obrotach nie udałoby się wbić. I tradycyjnie oczywiście, jeżeli robicie jakiekolwiek zabiegi, sprawdzacie wtryski, bo pewnie sprawdzaliście również, czy się nie rozszczelniły. Pamiętajcie o wymianie uszczelek pod wtryskiwacze. Tu ja mam dodatkowe o-ringi wrzucone, oczywiście tym się nie sugerujcie. Jakbyście potrzebowali numery podkładek, to wam pokażę. Bo jeżeli oglądacie taki film, to prawdopodobnie możecie mieć problem, mieliście bądź chcecie uratować 1.7 CRD i 136 koni, być może i w podobnych kwestiach. W każdym bądź razie, póki na razie dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie. Liczę oczywiście na łapeczkę w górę tradycyjnie, jak film mi się komuś przydał, zapraszam do komentarzy, podzielcie się swoimi opiniami, być może mieliście przypadki, które przerabialiście, być może coś tam wam umknęło, chcielibyście coś się dowiedzieć nowego, to śmiało zapraszam. A ja wam jeszcze tylko na koniec pewną kwestię chciałbym pokazać. Otóż okazuje się, że do tego silnika można zdobyć kruciec, tą szybkozłączkę, która w opisie jest jako 12 mm, natomiast ta szybkozłączka, pozwolę sobie ją wyciągnąć, ma niestety 0,2 mm za dużą średnicę. I zobaczcie, tego czegoś w ogóle nie można włożyć. Ni pierona, nie chce się wsunąć. Względem złączki oryginalnej jest 0,2 mm różnicy średnicy. To tak na marginesie, nie? Dobra, do zobaczenia, do komentarzy i oczywiście łapeczka w górę tradycyjnie. Dziękuję, do zobaczenia. Pozwoliłem sobie oczywiście was jeszcze zatrzymać, a tradycyjnie na koniec staram się przekazać jakieś cenne informacje, które są, jak się już zdążyliście przekonać. Nie zmieniłem tematu, dalej jesteśmy przy temacie pompy, czyli zamiany węży. Jeżeli zdarzy się wam kiedykolwiek taka sytuacja, nawet gdy sprawdzicie, że węże wasze są prawidłowo podpięte, a sytuacja się powtórzyła i macie na przykład sprawdzoną pompę, wymieniony uszczelniacz, to bezwzględnie pamiętajcie o pewnej kwestii. I tak musieliście rozebrać, i tak musieliście węże porozpinać. Sprawdźcie sobie powietrzem nawet, tylko oczywiście z rozsądkiem, z głową, czy wasz układ powrotowy, czyli wasza rurka, która powrotem wraca z powrotem do baku, czy ona jest na pewno drożna. Czyli to, co wam tutaj rysowałem wcześniej, tu mieliśmy rurkę zasilającą, czyli strzałeczką była skierowana w stronę pompy, zasilało pompę, a tu oczywiście jest węż powrotowy, który leci. Dlaczego? Dlatego, że może się zdarzyć sytuacja taka, że przy jakichkolwiek zapchaniach tej rurki paliwo nie jest w stanie wracać do powrotu, bo na przykład zagniotła się rurka gdzieś pod spodem, ktoś wam podnosił samochód, gdzieś tam w progu ta rurka sobie leci pod spodem, pod autem. Komuś się zagniotła, bądź powiedzmy gdzieś przy silniku się załamała, nieprawidłowo wymieniał ktoś filtr i gdzieś tam, mimo że ona do filtra paliwa nie leci, ale bez względu na to ta rurka ma być idealnie drożna, czyli to paliwo swobodnie ma sobie powrotami wracać. Bo gdyby się wam zdarzyła sytuacja taka, że tą rurkę powrotową macie zapchaną, no to ta sama sytuacja, oczywiście silnik napełni się paliwem. To taka bardzo cenna informacja, która może się przydać nie jednej osobie. Także tu nie uczepiamy się filtra paliwa, dlatego że paliwo nie wraca do filtra paliwa. Filtr ma swój podgrzewacz, czyli to paliwo powracające nie ogrzewa filtra. Natomiast musi być na tyle drożne, że swobodnie musi do baku wrócić. Ale wiecie bardzo dobrze, że życie jest okrutne i czasem pokazuje pewne psikusy, na które wy się możecie oczywiście naciąć. Także jeszcze raz, liczę na łapeczkę oczywiście w górę. Jeżeli subskrybujecie kanał, a jesteście nowi, zapraszam, oczywiście przekonacie się, że nie będziecie żałowali, bo staram się jakieś nowinki, jakieś z pojazdów, które aktualnie są na rynku, wklejać, żeby po prostu ułatwić, zmniejszyć wam
wydatki budżetowe. Oczywiście ratować w ten sposób portfele. Także jeszcze raz, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!